Hoka hej się widziało, już pijanka z kamiennego wigwamu w Sieradzu. Proszę Państwa, za oknem zobaczcie śnieg. U nas zobaczcie, jak to wygląda. Tak wygląda zima w Sieradzu. Podobno w tym dniu, co przyjechałem, czyli wczoraj zaczął śnieg padać. A ja Wam robię, co dzisiaj na śniadanko robię. No co na śniadanko mogę zrobić? Zaraz Wam pokażę z tego oleju oczywiście. Dlatego pokazałem ten olej z oliwek, proszę. Będę sobie piekł dzisiaj. Damy więcej oleju, żeby się nagrzało ładnie. Powinienem to wcześniej zrobić, ale w międzyczasie Wam pokażę. O kurczę, nie wiem, czy się mi nie wyłączyło. Nie, nie wyłączyło się. Po prostu mam francuskie bagietki. Oczywiście staropolskim obyczajem zawsze je kroję. O, mocno już jest sucha. Przekrawamy. Przekroimy ją na połowę. Zwilżymy z wodą. Na tuż rozgrzany. I proszę Państwa, czasami można z masełkiem albo bez, i najpierw przed krojeniem przecinamy i super będą. No tak, jak proszę Państwa, takie malutkie robić jak chcecie, mi się nie chce po prostu czekać. I ta jeszcze jest w miarę taka, tamta była mocno zeschnięta, mogę zostawić na bułkę tartą. To może tą, tamtą można zawsze zostawić i utrzeć, a tą tutaj mi się placek trochę zgniót, słodki, żeby nie było słodkiego, to tą weźmiemy teraz, chyba że będę miał miejsce, to a chyba będzie na tej pateleczce. Jak ktoś chce, to może przekroić ją na trzy części. I teraz co, tam już chyba się już powolutku nagrzewa. Jakby ktoś nie wiedział, proszę bardzo, może włączymy światełko, będzie lepiej. Delikatnie wodą włączymy, delikatnie, nie tak mocno miało być. Proszę, już jest zwilżone, proszę, z dwóch stron tylko, i kładziemy na rozgrzany tłuszcz. Proszę, a tak powinno właśnie, to jest prawidłowy też spotkanie takie, tak powinno się to odbywać. Kręci się jeszcze. No i co dalsze, kawałeczki chlebka i proszę wodę. Jest ciężko tak wodę utrafić. No, chlebek, znaczy bułeczkę, bagietkę kładziemy. No wiesz, o! Teraz, za mocno, bo z woda to jest normalnie, mało ostrząsnąłem. I jak chcecie mieć bardziej, proszę Państwa, żeby to było bardziej, jak to się mówi, miękkie, przykrywacie patelnią. I teraz czekamy, aż to się wszystko, proszę Państwa, weźmie i odsmaży, ugrzeje, będzie fajny. To nie było kawki, nie wiem, może gdzieś tu mam zakamuflowaną przed Susan, bo ona tu mi zawsze wyjada, wyżera wszystko. Z jajek tylko wykorzystałem dwa, tyle z wytłaczanki wystało. I co Wy na to powiecie? No i proszę Państwa, tak tutaj to wygląda. Tu jeszcze mam mięso, lodówki, nie wiem, dzisiaj będę robił, smażył, nie wiem co tam, wędził, nie wędził. Także świeżutką bułeczkę będę zaraz miał z konfiturą francuską. Za dużo też nie chcę tam brać, żeby się brało i... O, widzicie, zaraz będzie rumiany kolorek, jeszcze nie nabrało. Powinienem to przewrócić, bo mam nową patelnię. Powinienem przewrócić to plastikową czy drewnianą łyżeczką, ale nie będzie. Także niech troszeczkę się przygryje. I to jest, proszę Państwa, typowe śniadanko, które myśmy często w domu jedli, jak był stary chleb, na często. Po tygodniu, czy tam po dwóch, do szkoły mama, jak żeśmy siedzieli, nam odgrzewała, mleko piliśmy. Taką bułkę, proszę Państwa, starą, nawet taką twardą, czy chleb stary, kroiło się na malutkie kawałeczki, też to kiedy Wam zrobię. I proszę Państwa, do mleka. To było nasze śniadanie. Nic innego. Żadnej herbatki. Talerz bułki, czy starej bułkę pokrojoną, czy tam pół bułki. Kawałek, czy dwa chleba. Mama wkroiła, zalała mlekiem. I tak się szło z takim śniadaniem do śniadania, do szkoły. A dzisiaj by co? Nie wiecie co? Chipsy na starym oleju. Takim olejem się, proszę Państwa, bierze. Ile oleju dostałem we Francji? Słuchajcie, ja nic. Ja tu przyjechałem.
Kupiłem bilet za złoty 70, to są moje wydatki do tej pory. Nie, to dajmy na jedzenie, to nie mam nic. Oszczędzamy światło, to nie musi być. Gasimy. Także widzicie. Zaraz zobaczycie, jak będziemy to zalać. Opowiadam wam tak jednocześnie przy tym, jak to było dawniej. Wczoraj mi tutaj kurczaka gotowałem. Tu jest cały kurczak ugotowany, francuski oczywiście. Nie mam ochoty na mięso, mam ochotę na coś wegetariańskiego. Patrzcie, już kolorków ładnie dobiera. Wszystko tam już chyba dobrało. O, z tej strony piękny mamy kolorek, zobaczcie, wypieczony. Pani Karolciu Nowak, pozdrawiam. Będę robił, nie zapomniałem, niech pani mi myśli dla pani ten tego kurczaszka. Ale tu jeszcze weźmiemy, przykryjemy. Będzie miękciejsze. I może sobie jeszcze wodę wstawię. No jasne, że wstawię wodę. Tu jakiś termos. Nie wiem, skąd wyczasnęła Suzana. Lejemy wodę. Większy rondelek. No i gotujemy na tym drugim od razu. Dużo wody nie biorę. Ja zawsze robię tyle, ile potrzebuję. Nie muszę mieć tego wszystkiego dużo. Żeby, proszę państwa, także na szklankę. I pamiętajcie, zawsze przykrywamy rondelek pokryweczką, bo jak przykryjemy, to proszę państwa, szybko się ugotuje. Oszczędność w dobie teraz obecnego czasu. Oj kurczę, zauważyłem, że tutaj mi się na kamerce jakaś plamka była, może od tłuszczu pysnęło. Może rozmazałem gorzej, no tak. No nie, no jest jako tako. Proszę, mój portret tutaj. Moi rodzice tutaj są, zobaczcie, o. Tak, po prostu wiecie, że ja nic nie kombinuję, nic nie biorę. O, tu jeszcze ta świeczka, co prezydent kazał, zaświeciłem, tutaj stała na polskiej flagę. O, hej, tu mam też w oknie amerykańskie konflagę. Widzicie, tu z Donbasu, takie moje wszystko. Proszę państwa, tu mam papieża, zobaczcie, Janka, Karolka. Radości Chrystusa Pana. No co, wyłączamy już, no jak się już to... woda! Ale to niech będzie, jakoś będzie specjalnie. Proszę bardzo, kładziemy tutaj, na tym położymy. Tam zaraz będę miał wodę, tamtej bułeczki nie będę jadł. Tutaj położymy może na tym. Proszę. A też nie bezpośrednio. Ha! I teraz... Pani Karolciu, czy kto tam ogląda, to o, nie wiem, gdzie położyłem znowu widelczyk, ale nie muszę widelczykiem brać. Zobaczcie, jak pięknie wypieczone. Takie bułeczki trzeba jeść, o. Francuskie! Proszę państwa. To tam mogła być jeszcze więcej, a niech jeszcze leży. Talerzyk, nie, talerzyk jednak wezmę, dlatego, że na talerzyku będzie i kulturalnie. I cukier mam, oczywiście ten jest polski, ale francuski. No ile ja francuskiego cukru teraz dostałem, nawet nie macie pojęcia. Wow. Z konfiturką czy bez? Może z konfiturką, proszę państwa. O, francuska konfiturka, tu mi gdzieś cukier się wysypał. Maleńka, proszę. Francuska konfiturka na to idzie. Ja bardzo lubię, proszę państwa. Duże konfitury, no, czyli taka jedna praktycznie wchodzi na jedno to. I ja lubię, jak mi skrzypi cukier pod zębami. Ja takie coś jem, proszę. Troszeczkę cukru. Proszę. Kapucinka nie ma, więc je się to. I będzie się herbatkę piło. Sprawdzimy, czy jeszcze się działa.